żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprowadził robotników na żniwo swoje. To prośba modlitwy, którą podaje sam Pan Jezus, jedna z nielicznych, które znajdują się w Ewangelii. Tymi słowami Jezus zachęca nas, abyśmy modlili się o nowe powołania, by nigdy nie zabrakło robotników winnicy Pańskiej. Ta odpowiedzialność spoczywa na każdej osobie wierzącej, nie tylko na kapłanach czy osobach życia konsekrowanego, ale każdy, kto rzeczywiście wybrał Chrystusa na swojego Pana i Zbawiciela, jest do tej modlitwy wezwany. Bo kapłanów, dobrych, świętych, osoby powołane, my wszyscy potrzebujemy, niezależnie od naszego osobistego powołania. Pragniemy jako wspólnota diecezji kaliskiej podjąć modlitwę o powołania. Chcemy, żeby ta modlitwa była systematyczna, aby cały rok był wypełniony tą modlitwą. Dlatego pragniemy od października tego roku aż do czerwca następnego modlić się nowenną o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pragniemy ją podjąć w każdy pierwszy czwartek miesiąca. W każdej parafii naszej diecezji będzie odprawiona msza święta w intencji powołań, połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu, z rozważaniami, których autorami będą alumni naszego seminarium. Ten czas modlitwy ma nas zmobilizować, abyśmy pamiętali o powołanych, abyśmy pamiętali o kapłanach, aby w każdy ten pierwszy czwartek, który jest szczególnym wspomnieniem ustanowienia sakramentu w Eucharystii kapłaństwa, był wypełniony właśnie tą modlitwą. Zapytajcie w swoich parafiach swoich księży proboszczów, wikariuszy o tę modlitwę. Włączcie się aktywnie w ten czas adoracji, czas skupienia, czas wołania do Boga o nowych świętych kapłanów. Tę nowennę pragniemy rozpocząć 7 października, w pierwszy czwartek miesiąca. Dzień szczególny dla naszej diecezji, ale i dla całego Kościoła w Polsce, bo jest to dzień powierzenia się w opiekę świętemu Józefowi, którego dokonamy w sanktuarium świętego Józefa. Wraz z nim, ze świętym Józefem, pragniemy tę nowennę rozpocząć, ponieważ jest on rzeczywiście patronem dla każdego kapłana, wzorem prawdziwego sługi Chrystusa. A zarazem, jak wskazał papież Franciszek w minionym roku, jest opiekunem powołań. Dlatego wraz z Józefem pragniemy rozpocząć to 9-miesięczne wołanie do Pana o dobrych, świętych kapłanów. Dzisiaj bardzo nam ich potrzeba. Potrzeba, aby nas prowadzili do Chrystusa. Potrzeba, by byli prawdziwie święci, całkowicie oddani Bogu. Proszę Was, moi drodzy, o tę modlitwę, o tę nowennę. Pamiętajcie o nim i w swoich parafiach, ale również w swoich rodzinach, w swoich wspólnotach, tam gdzie żyjecie, pracujecie, też w swojej osobistej modlitwie. Dzisiaj tego wołania bardzo nam potrzeba.